Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam na kolejną część speedrana Dziś bez kamerki, incognito Nieco, yy, nagramy na 10 minut Przypominam, że zaczynałem grę Od rankingu 300 Jesteśmy już na poziomie 1474 Kończę speedrana w momencie, gdy yy, Będzie 10 porażek Póki co, no nie było żadnej yy, I szukamy sobie Zawodnika, tutaj na 10 minut Będę komentował Posunięcia i wszystkie plany Tą serię wiem, że bardzo lubi więc jedziemy. Bośnia i Hercegowina, no myślę, że ruch E4. Zobaczymy, jaki debiut nastąpi. Na spokojnie można sobie będzie grać. No dobra, jest E5. Chyba skoczek F3 tym razem, nie żadne jakieś gambity królewskie. I teraz mnie kusi, aby zagrać na przykład gambit szkocki. Gambitu szkockiego chyba nie było jeszcze na speedranie. Tak mi się wydaje. Chociaż mogę się mylić, ale jak był to raz co najmniej. Dobra, goniec C4. Cały myk polega na tym, że tutaj goniec może zagrać na b4, dać szacha. Wtedy ja gram posunięcie c3. Ok, przeciwnik zagrał h6, czyli już y, taka powiedzmy nadwrażliwa asekuracja. niepotrzebnie, raczej ruch h6 został zagrany. Tutaj mógłbym spokojnie wybić pionka na d4, nie muszę się śpieszyć w tym momencie. Teraz korci mnie, aby zagrać C3 i sprowokować przeciwnika do wybicia. Skoczek może wybić, mieć rozwój, ale czy jest to konieczne? W zasadzie chyba nie do końca. Mogę zrobić roszadę po prostu. Ja jestem zwolennikiem. Jak jest możliwość zrobienia szybko roszady, to trzeba z tego korzystać. A teraz już C3 będzie miało więcej sensu. Dlaczego teraz będzie miało więcej sensu? Dlatego, że jak przeciwnik zbije, to będę miał szansę zbić tutaj, zagrać hetmanem, zbić gońca i będzie zdereszowany król. Ta opcja mi się zdecydowanie bardzo podoba, więc zagramy sobie posunięcie c3. Przeciwnik bez zastanowienia od razu, zobaczcie, wybił. E, więc e, tutaj na f7 przypominam mogę zrobić. Jeżeli zagram hetmanem na d5, to hetman e7 będzie bronił tutaj tych dwóch miejsc. Więc e, bicie na f7 na pewno przeciwnika zaskoczy. H6 mu tym bardziej nie pomogło. E, na pewno wybije król, no bo nic innego lepszego tutaj zrobić czarne nie mogą. Nie sądzę, żeby odszedł. Na pewno jest w małym szoku przeciwnik. Widzimy, że myśli. Wow, odszedł tutaj królem. No to mnie bardzo zaskoczył. Odejście królem nie jest najlepsze. Mam czas na to, żeby w ogóle zbić tutaj, ale też się zastanowię, czy nie zagrać po prostu gońcem. No nie, no tutaj to nie. Nie, mam czas, żeby wybić na C3, bo cały czas wchodzi opcja, że jak mi wybije gońca, to ja gram hetmanem. No i teraz, jak przeciwnik po prostu zagra, nie wiem, typu skoczek F6, posunięcie, tym gońcem po prostu odejdę. Mogę też tutaj oczywiście zagrać. Za chwilę to zastanowimy się, gdzie zagrać. Może też być ruch D6, bardzo prawdopodobne posunięcie. I zwróćmy uwagę teraz, że po prostu jest równo w pionkach. Ale ja mam bezpiecznego króla, a przeciwnik ma króla zderoszowanego, bardziej narażony na, nie, na niebezpieczeństwo. Teraz jest sygnał e, z mojej strony do tego, aby e, odejść gońcem. Nie chcę bić skoczka, nie chcę bić skoczka z, de, z tego względu, że skoczek w ogóle nie zagrał jeszcze, więc e, a mój goniec jest tutaj bardzo pozytywną figurą. Myślę, że kulturalne odejście gońcem na B3 może być po prostu dobre, e, z tego względu, że też hetmanem na D5 mogę zagrać. Jeżeli goniec na G4, to hetman D5 byłby dobrą opcją. Dobra. Skoczka Skoczek zagrał na F6, mogę chyba teraz straszyć skoczek H4, skoczek G6. Wydaje mi się, że to jest ok. Yy, nie widzę przeciwwskazań, aczkolwiek po tym ruchu jeszcze widzę skoczek E5. F4 nie mogę zagrać, będę musiał zejść królem, on mi zagra G5, ale zawsze skoczek F5 dobrze stoi. Do F4 będę dochodził tutaj w tej sytuacji. I tego króla będę chciał chapnąć. No więc, e, pierwsza myśl chyba najlepsza. Jeżeli mamy figury wyprowadzone, goniec nie musi być na siłę gdzieś tam ustawiony na F4, oczywiście, nie ma to sensu najmniejszego. No to zagrywam skoczek na H4 z prostą groźbą skoczek na G6. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Trochę mi brakuje oczywiście y, takiego zagrania F4 w następnym posunięciu. No nie mogę oczywiście tego zrobić, więc mam też w planach zagranie królem na H1. Więc jeszcze raz plan na G6 skoczkiem, król H1 jest taka też opcja. To są moje plany na najbliższe dwa posunięcia około no wiadomo, tutaj białe na pewno stoją lepiej, pomijam fakt, że no gram białymi, no nie chcę tutaj oczywiście, no, oceniam to na lepsza białych zdecydowanie, na pewno jest to lepsza białych, oceniam to właśnie w taki sposób, że zobaczcie widzowie drodzy moi, że król po prostu powtarzam nie ma zrobionej roszady Taki ruch będzie teraz istniał. Nie ustrzegę się przed tym posunięciem, i nawet tak nie zagram, bo skoczek wzmocnił tutaj atak, znaczy obronę na punkt F5, oczywiście. Chodzi mi po głowie król H1, żeby zagrać F4 i E5. Chcę to zrobić, i chyba tak zrobię. Z drugiej jednak strony. Może warto pokusić się o takie posunięcie, żeby spróbować zbić skoczka i dobić się tutaj do G6. A jeżeli zagram tak i zbiję skoczek, no to wtedy. Hmm, to zbiję gońcem. I będę groził takim ruchem. I tutaj się król może odsłonić. Myślę, że dobry ruch. Tak, myślę, że to jest dobry ruch. To jest dobry moment chyba faktycznie wejściem, wejściem skoczkiem tutaj do centrum, on zbił bez wahania Go nie zbije, jeżeli zbija skoczek to już miałem przeliczone, wchodzę skoczkiem od razu jeżeli króle F7 to ja zbijam tutaj z szachem yy, okej, okay. no to przeciwnik chyba dał mi pole do popisu pod tytułem Hetman F3 jeszcze biorę pod uwagę zasłonięcie się, no ale tutaj skoczek bije to jest ok. no dobra, Hetman F3 nie ma większej filozofii w tym w tym, w tym posunięciu, to jest chyba koniec partii zwróćcie uwagę na F7 się tutaj e, za chwilę zakotwiczę z matem gdzie król nie odejdzie, to dostanie. Nie, jeszcze król e8, to jeszcze mata nie ma. Mogę zagrać tak, król d7. Faktycznie. Teraz przemyśleć sprawę trzeba. Może warto też tak zagrać, ale myślę, że hetman f7, król d7, skoczek g6 z obroną na f8 z atakiem z podważeniem skoczka. Wieża zagra na E8, i w tej sytuacji mogę sobie jeszcze chwilowo stać, ale nie, dam mata na E6 Hetmanem i tak chyba się w stanie. W takim razie szach. No, król D7, nie ma oczywiście wyboru żadnego. skoczek g6, zwróćcie uwagę, jeszcze fajne jest to, że nie może mi gońca zbić, a raczej wieża tutaj zagra, bo to taki odruchowy ruch, może przeoczyć mata. Z drugiej jednak strony wieża g8, no nie ma w ogóle gdzie wieżą zagrać, straty materialne u czarnych są nieuniknione, no właśnie, podstawił mata, to co przypuszczałem, jest mat na e6. No, wyszło bardzo fajnie, muszę przyznać. Szukamy kolejnego zawodnika, 1600, no to jedziemy, zobaczymy o, jednak niestety nie chce ze mną grać. Dobra, lecimy dalej. 1486. Zbliżony ranking. Tamten gość prawdopodobnie zrezygnował, bo miał wyższy ranking, tak przypuszczam. No dobra, może spróbujemy zagrać. Słuchajcie, coś takiego mm, innego, trochę, trochę głupiego. E, może zagramy skoczkiem. E, spróbuję przeciwnik, przeciwnikowi oddać z cztery tempa, co wy na to, najpierw tutaj, nie to, że się oczywiście tutaj wywyższam siłą gry absolutnie, po prostu jestem ciekawy, czy dając ogromne tempa przeciwnikowi, przeciwnik jest w stanie to wykorzystać, no i tutaj zobaczcie, wyszedłem dwa razy skoczkiem, dwa ruchy zrobiłem i kolejne, i dwa ruchy kolejne poszły skoczkiem tutaj w odstawkę, no tutaj już nie ruszę, ale mogę dalej zagrać w ten sposób, Prawdopodobnie jakieś opcje matowe szewczykowe się mogą pojawić, nie. No i zagram jeszcze raz, czyli oddałem przeciwnikowi 6 temp na początku gry i spróbuję jeszcze oddać jedno tempo, jeszcze raz skoczek, jeszcze raz skoczek, 8 temp, czyli 8 ruchów mu tak naprawdę oddałem. Może oddać jeszcze jedno. Nie będzie przesada. Dostanę takie posunięcie. Dobra. 10 temp, 10 temp oddanych. E, I teraz już e, widzimy, że przeciwnik zmusił mnie do tego, że nie mogę zagrać skoczkiem. Mogę oczywiście grać tu, ale to już bez sensu, dobra. Teraz gramy na poważnie. E, myślę, że E3 trzeba zagrać koniecznie. E, goniec zagra tutaj. Dobra, jest bicie. No jak wybije tym. No to wymienię hetmany. W ogóle on wymieni mi hetmany? Jak wymieni mi Hetman, to będzie chyba dobrze. <noise> Przepraszam, że tak się śmieję, ale. Zobaczcie, 10 temp, temp oddane przeciwnikowi. Czy on jest w stanie to wykorzystać? No dobra, jest posunięcie z szachem. I teraz tak, skoczek może zagrać. On tutaj może grać i mnie atakować. Myślę, że zagranie skoczkiem będzie ok. Chociaż tak jeszcze można, ale skoczek na B4 to tutaj. Nie bardzo mi się chce na bandę grać. Skoczek na D2 No ten skoczek trochę już pograł, niech zagra sobie jeszcze raz. Jego planem prawdopodobnie będzie tutaj zdwojenie wiesz? a jednak nie. No dobra, mogę też zagrać tak, ale wtedy wejdzie skoczek, więc jedyną słuszną drogą to jest skoczek H3, co miałem na uwadze. Czy tutaj jest jakieś poświęcenie? O i może być. Ja bym zbił gońcem na E3. Przypuszczam, że on tego nie wykona. Ale może to liczyć, bo tutaj chodzi o to, że jak po wybiciu zagram królem, to wtedy wejdzie na C2. Jednak tak nie zrobił, nie odważył się. No dobra, co on chce tu zrobić? Ja przypuszczam, że mogą być problemy po właśnie tutaj wybiciu. Król D, król E1. Gram po to, żeby wybić mu z głowy bicie na E3. Oczywiście to bicie teraz pewnie też jest ok, Nadal pewnie też jest OK. Ale raczej pewnie przeciwnik go nie zastosuje, znając życie. Teraz zagram chyba tak, żeby bronić tutaj i próbować wymienić kolejną figurę. Nic chyba tu nie grozi, chyba nie. Ok, skoczek C4. Raczej goniec A6. No, no dobra, jest taki ruch oczywiście, ale wtedy ja biję tu. On bije tu. Dobra, nie wybił, już za późno. Dobra, troszkę się już wykaraskałem w tej pozycji. Dobra, taki ruch B5 istnieje. Chce mnie tutaj przeciwnik jeszcze stłamsić. No teraz chyba A4 trochę przestrzeni spróbuję zyskać. Ruch goniec B4 istnieje, ale jest też C3. No i w tej sytuacji. Dobra, Król H8 pewnie taki ruch będzie stosował. No dobrze, myślę, że teraz przyszła pora na wyprowadzanie figur. Goniec D2, przyszła pora, 20 ruch, Wyprowadzenie figur. Zobaczcie, że też po takim ruchu ja czasami mógłbym zagrać skoczek G5, już to nie istnieje. Dobra, wracamy do obozu skrupulatnie, no i tutaj się czuję już teraz komfortowo, to co było wcześniej to było źle, bardzo, bardzo źle. Ale już tu jest komfortowo, uważam. Znaczy, komfortowo. No, nadal czarne są uważam lepsze, ale psychologicznie myślę, że już są gorsze. E, dobrze, skoczek: jakieś tutaj sztuczki może stosować. Ja myślę, że wymiana jednej wieży będzie jak najbardziej na miejscu. Bo już bez jednej wieży będzie mi o wiele łatwiej grać, bo on nie jest w stanie mnie bardziej zaatakować. Tak sobie to tłumaczę. No dobrze, tutaj myślę, że wybicie. No właśnie, sprowokować go potem do wieża D8. Nie, no wybicie gońcem, prawdopodobnie. Zwyczajnie gońcem, mogę zawsze tym gońcem wrócić. A, to tego nie przewidziałem, ale zaraz chwila. Przecież tu wisi pionek. Wybije tu, on wybije tu, wybije tu. No, pionkożerstwo, no właśnie, to jest kwestia, czy ja to sobie dobrze przekalkuluję. Roszady zrobić już niestety nie mogę. Dobra, bijemy. Ja wezmę tego pionka. Jest końcówka, ja wezmę tego pionka. Też po takim ruchu mam ruch B4. Tylko B4 bardzo mi gońca ograniczy. Nie wiem, czy ja to chcę, ale z drugiej jednak strony ja może tego chcę. Bo. Bo. Nie chcę tego, słuchajcie. Chcę chyba zagrać na spokojnie, tak albo tak, chociaż będzie B4 może i muszę, jeszcze to mi chodziło po głowie, e, tylko że on mi tutaj wiedzie wieżą na A1, będzie robił kuku, może tak, wieża A1 i nagle ruch B4 może spowodować, że partia będzie wygrana, tylko że jak zagram tu, on mi zagra B4, ja zagram tu, wymuszę tu, tu. Hmm, Okej, okay. taki ruch będzie bardzo niebezpieczny, bo tu goniec będzie potem mi atakował pionka g2 i będę miał straty materialne, tylko, że teraz tak, tu, 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 bicie, bicie, on tak ja i ja mogę zagrać na przykład tak i to się będzie wszystko trzymało. Dobra, ryzykujemy, wracam gońcem w imię tego, aby nie ustawiać figury pasywnie, tu próbuję swojej wymiany. Następnym ruchem. Dobra, wymiana idzie. Na pewno zagra ruch E3, jestem przekonany. Nie zagrał. Może to jest jeszcze sprytniejsze w sumie, bo jak zagram tak, a to się narzuca, to tak mi pyknie. I wtedy mu się uda wszystko, więc chyba bierze G1. To może być bezpieczniejsze z uwagi na to, że nie ma ruchu po prostu E3. Wieża broni przy okazji pionka, skoczek broni wieży Moim planem teraz będzie zagranie królem na D2 I uwolnienie gońca, próba wymiany wieży Dobra, to się powinno udać, król D2 Oczywiście on tutaj pionkami może napierać, rzecz jasna Ale ja mam teraz pionka więcej, cały czas mam pionka więcej w tym momencie No więc myślę, że Że to się uda To znaczy To znaczy myślę, że Uda mi się tu przeciwnika pooszukiwać, teraz yy, taki ruch chodzi mi po głowie, ale widzę, że jak zbicie na g1 i skoczek bije, to jest skoczek i mi atakuje gońca i pionka, może dlatego też zagrać spokojniej, goniec e2, goniec e2, dobra, jeżeli wymiana wiesz, to super, bo jak skoczek f4, to gram sobie tak, wymiana wież nie, nie jest zainteresowany wymianą wież, muszę zagrać wieża B1 bo jakbym zagrał tak, to by mi kopnął na B3 gońcem, no dobrze y, troszeczkę tutaj jakbym żył, jeszcze mnie martwi nieco, chociaż nie, tutaj to mnie w zasadzie nie martwi aż tak bardzo dlatego, że po tym posunięciu ja będę mógł F3 na przykład kopnąć czy G3 teraz jest dobre? myślę, że bardzo dobre schodzę z jakichś tam szachów nie wpuszczam F4, kontroluję F4. No właśnie, przeciwnik sam rezygnuje. Skoczę, skoczę sobie skoczkiem. No jeżeli G5 to przegrywa, bo ja biję gońca, skoczek biję i goniec C4. Chociaż nie, on jeszcze ma tutaj ruch, ale to i tak pionek więcej by był, byłoby bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że nawet taki ruch teraz mogę zagrać. Myślę, że to jest bezpieczne posunięcie. Chodzi o. A zaraz, zaraz, bo on mi tak zagra. To H4, tutaj bicie, bicie, skoczek, wymuszenie pionka, żeby ruszył tu, i wrócę, i będę stał dobrze. Gramy H4. Nie muszę się nigdzie śpieszyć w tej sytuacji. Ten ruch też widziałem z daleka. Yy, I Król E3 mam do zagrania, żeby bronić po prostu pionka. Czyli się nie śpieszymy nigdzie. Czy jakieś tam opcje typu takie istnieją? Tutaj mogę dać wiecznego szacha, to jest ciekawe. Yy, dobra, ale chyba teraz goniec na h5 tutaj i będę sprzątał pionki. On będzie, jak zagram tak, on będzie musiał wrócić z skoczkiem. Jakaś to próba będzie podjęta. Mogę też zagrać po prostu brutalnie h5 i nie wpuścić pionka. To też jest dobra opcja. Tutaj już są naprawdę dobre opcje dla białych. Ja myślę, że zagram ten ruch H4. Ruch H5, przepraszam. Dlatego, że ten skoczek w połączeniu z tym pionkiem to jest taki bardzo fajny schemat, który przeszkadza tym pionkom w rozwoju. No i oczywiście można tutaj grać teraz na spokojnie. Skoczek sobie radzi. Jak będzie taki ruch, to zawsze wybije, jak będzie taki ruch, to zawsze wybije w przelocie, więc skoczek tu jest wieczny skoczek, to jest bardzo dobre ustawienie tej figury. Goniec B5. Polujemy na skoczka. Skoczek prawdopodobnie zagra na E7. Tu będzie jakaś opcja wejścia. Zobaczcie, niby moja wieża stoi pasywnie, ale jego wieża też stoi teoretycznie pasywnie, bo. Bo. Bo może nie mam racji. Nie no, chyba jest dobrze. Teraz zagrywam sobie tutaj. Nie, nie mogę tutaj, bo będzie szach. Chwilunia. Tak mogę zagrać teraz. Przerwać komunikację gońca ze skoczkiem. I mój król będzie miał teraz piękną drogę do gry, nawet na E5, na C5. Tak, to jest kwestia taka, że przeciwnik za bardzo nie ma teraz szans na jakąś aktywność. Idziemy sobie królem na D4. Król w centrum jest niezwykle, bardzo ważny. No dobrze. Y, tu się wszystko trzyma, wieża A5, tu skoczek broni. Myślę, że goniec E2 chodzi mi po głowie, ale też wymuszone zagranie c 5 jest chyba całkiem ciekawe, bo jak on mnie wybije, ja wybiję. Ten pionek wisi, tu się trzyma. Tak, myślę, że to jest dobry ruch. Myślę, że to jest bardzo nawet dobry ruch, bo to wymusza konkretne działania na przeciwniku, które powodują, że jest mi grać trochę łatwiej. Ale zwracam, czas, zwracam uwagę też na zegar. Widzę, że mi zostało 3 minutki, więc muszę się streszczać. No ale chyba w tej sytuacji jest już względnie, względnie prosto. Wezmę pionka po prostu i król się tu zawsze schowa, więc nie trzeba tego nawet liczyć w tym, w tym momencie. C4 wzmocnienie pionka i to wystarczy. Król C3 i będę tam sobie po prostu maszerował kolejnym pionkiem. Król jeszcze mogę królem na D4 stanąć. Dobra, to było do przewidzenia. Tutaj oczywiście chyba wybicie jest najprostszą drogą do zwycięstwa, dlatego tak zrobimy i nie będę szedł pionami, tylko najpierw królem. W końcówce najpierw królem aktywnie. No to tutaj B4 podciągnę, dlatego że wieża już tutaj tego pionka będzie asekurować do samego końca. Tutaj kontry żadnej przełomów groźnych nie ma. Wieża zawsze kontroluje pierwszą linię, no więc to się wszystko bardzo dobrze trzyma. Idę piątkiem bez głębszego zastanowienia do góry, jak najdalej. Potem C5 go podepre. Nawet teraz mogę to zagrać, nie wpuścić króla na D6. C6, a to są już proste rzeczy. Teraz mogę też królem zagrać. Zagramy tak mimo wszystko. Król zagra tu. Ja C6. I potem nawet mogę oddać pionka, uprościć jeszcze bardziej grę. A potem królem się zająć tymi pionkami. Mam ten komfort, że mam tu jeszcze pionki, oczywiście. F2, G3. W innym wypadku musiałbym grać inaczej tymi pionkami. No dobra, teraz wystarczy chyba zagrać w ten sposób, żeby zagrać posunięcie D6. Myślę, że tu na spokojnie zdążymy w tej partii ogarnąć temat. No dobra, no to gramy królem na D6. Pionkiem też można, oczywiście, ale C7 już wisi w powietrzu bez, bez problemów. No dobra, udało się wygrać tę partię w ogóle bez 10 temp. No taki ciekawy eksperyment. Lećmy sobie z kolejną partią. No, gramy z bardzo ciekawym zawodnikiem. Z, 1000, znaczy z dużym rankingiem adekwatnym do naszego, ruch D, D4. Zobaczymy w takim razie, jak przeciwnik będzie reagował y, na, hmm, na D5, może po prostu. Zagramy już teraz y, taką normalną partię C3, czyli no nie, czy to będzie system londyński? Proszę pana, proszę się w szachy nauczyć grać. No dobra, jakoś trzeba zareagować na te C3, które nie jest najlepsze raczej. Znaczy, chodzi o to, że czarnymi sobie bez problemu będziemy grali. Wiecie co, grajmy po ludzku w szachy. zagramy sobie gońcem. H3 w ogóle... Ojejku! Ależ misklik! To był kompletny misklik. No to teraz będzie ciężko <laughs> Teraz będzie ciężko, drodzy widzowie. No dobra, trzeba grać. Oj tak to jest właśnie w grze internetowej. No dobra, jest atak na pionka. Tutaj to zagramy po prostu sobie B6. Ej, oj, bez figurki. To jest niezły kabaret. Jest szansa, żeby przegrać. Jest szansa, żeby przegrać te partie. Dobra, gramy sobie. No nie wiem, muszę figury wyprowadzać. Gramy E6. Liczę na jakiegoś szacha, który będzie beznadziejną opcją, bo zawsze zagram sobie C6. Ale raczej ten ruch nie nastąpi, nastąpił, hetmanem bez znaczenia. Gramy C6 i będę kombinował z B5. Bardziej będzie mnie interesował tutaj zamknięty charakter pozycji. No dobra, muszę jakoś. Ale skoczek D2 dziwnie, tak troszeczkę. Może po prostu koniec E7. No chcę zrobić roszadę jak najszybciej. Ależ zrobiłem klika. No dobra, roszada jest możliwa, tu mata nie ma. Więc sobie zagramy w ten sposób. Może się rozpędzi i tutaj zagra Hetmanem, ale nie sądzę. No dobra. Przeciwnik tutaj chce mi w ten sposób zaszkodzić. W porządku. To znaczy nie w porządku. Zagramy H6. Po ruchu E5 skoczek będzie musiał zagrać na jakieś D7. Pasywne posunięcie. Nie za bardzo mi się to podoba, więc zagramy może na H7 i spróbuję go tutaj C5 podważyć, ale zaraz goniec D3. Ojojoj, goniec D3 jest dobrym ruchem, ale nie, zaraz, chwila, bo jest jeszcze skoczek G5. Dobra. Jest skoczek G5 na szczęście jeszcze. Zagramy wieża E8, aby skoczek ruszył na F8. Mega pasywna pozycja. I to jeszcze bez figury, otwarta wieża. Białe mają wygraną tutaj jak tralala. No więc gram tak, czy przeciwnik skusi się na bicie na H6? Powiem Wam szczerze, jest to na pewno dobre zagranie. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek będzie to jakaś szansa dla mnie, może psychologicznie przeciwnik tak nie zagra, z uwagi na to, że ma tę figurę więcej. No dobra, koniec na F4. Bardzo ciężko. Zaraz ja mogę tak zagrać. Jak on odejdzie, to ja zagram tak i nie nie zdobywam, bo wieża G3. A to i tak odkrywam króla, bardzo ryzykowne. Spróbuję zmienić koncepcję gry C5 i szybko skoczkiem będę chciał zagrać. Nie mam innego wyjścia. Jeżeli poświęci, no to będę cierpiał, ale on na razie nie święci. C4 też istnieje taka opcja, aby odpędzić gońca z potężnej diagonali. To może troszeczkę przeciwnika ostudzi. Mam nadzieję. Taki ruch oczywiście planuję. Nie chcę chyba bić. Chociaż bicie. Zbił jednak. Zbił jednak, słuchajcie. Zagram tak, da mi szacha, ja tutaj, on tu, i co wtedy? I wtedy będzie nic. No dobra, bijemy. No dobra, y, oddał figurę. Y, to jest raczej praktyczna, dobra decyzja. A teraz zagram chyba C4. On da szacha to zagram tu i co i żyjemy, nie? C4 Czy ja czegoś nie widzę, bo... Ja nie muszę oczywiście bić. Odchodzę, królem atakuje wieżę. Tylko jak się z tego wyplątać dalej, to już jest yy, druga para, para kaloszy. Taka no, ciężka sprawa w ogóle w tej sytuacji. No wieża co? Wieża tutaj i tutaj będzie miała szansę. Będę najbliżej królem powtarzał ruchy, z czego powinienem być bardzo zadowolony. Z drugiej jednak strony, zawsze mam taki ruch. Albo w ogóle tak chyba trzeba grać. Ciężko powiedzieć. Bardzo zła pozycja czarnych, nie polecam. Wiecie co, ja tu bardzo chętnie będę chciał mieć remis. Yy, znaczy, wiadomo jak to jest, ale chętnie bym chciał mieć remis, ale tego remisu nie będzie. Nie będzie tego remisu, drodzy widzowie, z uwagi, że on wygra partię. No ale wyprowadzę skoczka, po prostu wyprowadzę skoczka i będę chciał grać f5. Mam szansę na to teraz. Mam teraz na to szansę, no więc gram f5. Gram f5, aby y, ograniczyć hetmana z gońcem. On oczywiście zbije w przelocie, no to ja odbiję gońcem. Ważne było dla mnie to właśnie, żeby skoczek pilnował pola na e5. Teoretycznie mój król ma jakieś tam opcje ucieczki, ale to będzie wyjście z wora, jeśli to się uda wszystko ogarnąć. Bardzo niebezpieczny ruch i tu będzie groziło konkretne zagranie. Przeciwnik to widzi, przeciwnik to gra. Za bardzo też nie mam jak na to dobrze zareagować. A może taki ruch kontrujący? Bo tutaj chodzi o to, że król jest na jednej linii, tak? Zagram on mi zagra tutaj, zagram tu, to on mi da szacha. Nie, nie, nie da mi szacha, bo skoczek broni. Dobra, gramy. Nie ma wyjścia, trzeba grać. Wpuszczam też gońca na f5, ale to jest jedyna szansa, dobra, tak. Skoczkiem bronię, tu grozi wybicie i w ogóle grozi takie zagranie na przykład. Żeby odciąć kompletnie hetmana od gońca, czy to się uda? Wór jak się patrzy, ale gramy w szachy dalej. Hetman wszedł trochę do obrony, dobrze, że skoczek jest na c6, bo inaczej bym płakał, jakby tego skoczka tam nie było. Dobra. I co po tym? Odcinamy gońca, póki co. Oczywiście go nie zdobywam, bo wieża go broni. Ale ten skoczek teraz gdzie zagra? No tutaj ja bym ranego myśląca. Ale teraz biję, zagram wieżą. Trochę spróbuję się masywniej ustawić figurami. Czy tutaj taki ruch jest? No nie, bo tutaj zbijam z gońca, więc ten skoczek musi iść na jakąś pasywną pozycję. Ewentualnie tutaj. Hmm. Ciekawe ciekawostki. No, powiem Wam szczerze, zrobiło się mega ciekawie. W ogóle po takim ruchu. Ja nie wiem, czy nie mam po prostu król G7 i tego gońca nie chcę szczesać. Bo zawsze po zagraniu skoczkiem mam wtrąconego szacha i ta figura mi zostanie. Eee, Pfff. Co tu się w ogóle wyrabia. Misklik w trzecim ruchu. Oddanie figury. A przeciwnik nie dociska, nie dociska. Coś nieprawdopodobnego. Jak w ogóle grać z taką figurą, jak z takim prezentem? To jest myślę, że dosyć proste. Kończyć najpierw rozwój, a potem spokojnie wykorzystywać przewagę w materiale i wyprowadzać te figury. Ja wiem, że się powtarzam 100 milionów razy to samo, ale. Jak się gra w szachy, to się o tym zapomina czasami. Co? Ale spryciula. zobaczcie, bo on chce, żebym ja tutaj wybił, a on wierzał. Bardzo sprytny gość. Teraz tak, jak zagram tak, to on mi tu. Ja nie. Ja zbiję. On zbije szach tu. No ale ta wieża będzie mi tu tańczyć. Bardzo niebezpieczna sprawa. Myślę, że po prostu wieża C8. Myślę, że po prostu wieża C8. Ale... On hetmanem, tak, zagra. Dobra. Gram wieżą na C8. On zagra Hetmanem. I ja wtedy wieża D8. Co? To tak można, panie kolego. Tak mógł, tak chciał, tak zagrał. E, dobra, bo jak ja zbiję tu on tu, ja zbiję powiedzmy tu on mi zbije. To ja wtedy mam wieżę S7. No dobra, ja nie mam wyjścia. Muszę zbić tego skoczka tak czy siak pełna zgoda i wieża bije na E5 broniąc pionka przy okazji jasne, on ma tutaj bicie muszę zagrać wieża E7 on ma wtrącenie też z atakiem na wieżę tu wisi mi pionek zagram tak on może zbić tutaj hetman F4 zbijam tu chyba się bronię no tak, chyba się bronię mówię, ale jeszcze jeszcze tego nie wiem ale mogę też, nie, muszę wieża D8 żeby bronić pionka tylko pytanie, czy on w ogóle dostrzeże taki ruch? Może. Moim następnym planem będzie... Nie, on nie może przecież zbić na E4. Co ja w ogóle wygaduję? Bo on że E4, a powierza F3, od razu się zasłaniam. Dobra, to może działać. Tutaj Pionek jest broniony. Wieże stoją aktywnie. Skoczek na F8. Obrońca jest yy, na swoim miejscu. I teraz grożę zagraniem królem na... G7. Chociaż po szachu, jak zbiję, to dostanę tam mata. Ale sprytnie zagrał. W ogóle tak nie mogę. Szach i tu. Mogę. Mogę tak zagrać. Ja tak zagram. Lecimy. A teraz goniec może zbić. Oj, tego nie widziałem. No, tu zwracam honor przeciwnikowi. To było bardzo dobre zagranie. Tego nie widziałem się, przyznam, bez bicia kompletnie. Yy, że goniec po prostu może mi zbić pionka. Ajajaj. Wtedy no, lepsze było zagranie E3 w takim razie. Zdecydowanie. Teraz tak, zwróćmy uwagę, co będzie po szachu, żeby trzymać na przykład ruch, yy, 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 tam, nie ruch, tylko tutaj, Pole g3, ale tu będzie wisiało chwila. Może jednak spróbować poświęcić w ten sposób, ale... A zaraz, a tutaj? Tutaj i wtedy iść tutaj pionkiem. Albo w ogóle wybić. Robi się gorąco, ale wydaje mi się, że bicie tutaj na e4 będzie spoko. Wieża wybija. No i teraz mam w ogóle takie opcje tutaj, że na przykład tak zagrać i skoczkiem wejść tutaj i wejść tu. Tylko to, czy to coś daje? Bije, bije. Raczej E3 bym zagrywał. Wieża wróci. Chociaż może dać szach. A jeden szach tutaj nic nie znaczy. Bo skoczkiem zagra. Dobra. Bije, on bije. Ja gram tak. Przypuszczam, że tu zagra, tu, tu. I wtedy skoczek i tutaj. Tak zrobimy. Tak zrobimy. No trzeba ponieść jakieś konsekwencje tej fatalnej decyzji. No więc zagramy w ten sposób. Y dobra, on wybił, idziemy E3. To jest jedyna szansa, a jeszcze tu jest bicie i tutaj szach. Ale się porobiło. No dobra, szach, widziałem. Po tym ruchu on ma bicie. Tego nie dostrzegłem, że tu jeszcze będzie groziło zagranie. Ale chwila. Tak. Tak. Okazuje się, że może tutaj było dobre zagranie z szachem. A jajaj, te szachy są tak skomplikowane czasami. Teraz tak, zagram tu, on mi zbije. Tu będzie groził po prostu ruch wieżą. Będę musiał tak zagrać. Ale jak wymienię hetmany to jest po zawodach. Z drugiej jednak strony co? Zagrać tu. Chyba nie mam wyjścia. Hetman zbija, tu nie grozi. Gram tak. On mi ewentualnie może dać wiecznego szacha. Wiecznym szachem to się może skończyć. Jeszcze widzę coś takiego. Tutaj, tutaj. Wieża F7 atakuje wieżę. Ha, nie mam na f4. Dobra, muszę zagrać król h6. Chyba, chyba strasznie ciężko mi tutaj teraz coś wymyśleć. Dobra, tutaj szacha nie ma, gram tak. Nie wiem, czy tu jest jakiś mat. Ja nie wiem, nie widzę. Widzę oczywiście poświęcenie, ale dorabiam sobie Hetmana wtedy z szachem. I no właśnie, jest szach. Dobra, jest szach, król zagrywa na g6. No i raczej wieczny szach, z tym się liczyłem. Ale pozycja. A bo czekajcie, a może tak się hetmanem zasłonić, bo ja tam dochodzę, a nie, bo wieża D1 zawsze jest. Raczej wieczny szach, z czego będę zadowolony i to może być pierwszy, jednak on chce wygrać, masakra. A tutaj, no skoczek G6, skoczek G6 i co teraz? Dochodzę przecież tutaj pionkiem. On nie chce, on nie chce na czas rąbnąć, on ma strasznie dużo pionków, zapomniałem o tym, on po prostu może zagrać wieżą na H1. Ale spryciarz. Pytanie, czy tutaj wymiana hetmanów będzie dobra? Ale to z jednego. Hmm. Chwilunia. Tu jeszcze jest odsłony przecież, atak na wieżę, tylko czy to jest dobra wersja? Będę musiał zachować ciężkie figury na pewno. Jak będę myślał o tutaj jeszcze o jakimś ewentualnym, jakiejś ewentualnej próbie zwyciężenia w tej pozycji, co będzie piekielnie trudne, bo uważam, że już na tym czasie i powierzchniach h 1 nie mam za dużo możliwości. Jeszcze po prostu jest taki ruch. No, drodzy widzowie, będzie tutaj chyba szybki finish, bo nie widzę jakiejś sensownej gry dla mnie. Co? Dobra, chcę mi dać mata. Dorobienie Hetmana jest obowiązkowe, a potem będziemy myśleć, co dalej. Dobra, czy jakieś szachy jeszcze mam tutaj do zrobienia? Hetman tu nie może. Mało czasu się robi. Dobra, Hetman. Hetman tutaj. Jak idzie król, to gram tu i wymieniam hetmany. Tak, 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 tak. tak. No cuda się jednak zdarzają. Cuda się jednak zdarzają. Przeciwnik jeszcze gra. No tutaj już spokojnie dam radę. W tej pozycji jest przewaga ogromna. Udało się przeciwnika oszukać. Masakra, ale partia. No, muszę przyznać, niesamowicie tu się tutaj. E, uf, trochę emocji było jednak. Było trochę emocji. Dobry poziom. No ale mimo wszystko przeciwnik z figurą więcej nie dał rady. Ale dzisiaj naprawdę taki speedrun ciekawy się zrobił. Próbuję grać po prostu już tak dosyć praktycznie. Przy takiej małej ilości czasu prób próbować wymieniać i tyle. Eem, jakieś tam szachy Oczywiście będę próbować jeszcze stosować No wieża powinna odejść Nie odeszła, no to mi raczej Przeciwnik uprościł e, Uprościł mi zadanie Trochę ma pionków, ale się tym nie przejmuję Jest jeszcze skoczek, już jedna wieża krzywdy mi nie zrobi Dlatego skoczkiem sobie poruszymy Jakiś tam szach oczywiście istnieje, królew 6 Ewentualnie królew 7, żeby już tam wieże nie wpuścić Bez znaczenia Bez znaczenia raczej większego Ok, jakiś szach. Jakieś geometryczne takie pułapki. Czy da się zastosować? Ten skoczek gdzieś się musi wpakować. Jeden szach jeszcze nikomu nie zaszkodził. Czy król zagra. Tutaj dobra, zagramy tak, żeby go odpędzić. No, król B4. I co wtedy? Tutaj i tutaj zbierać? Czy po król B4 zagrać tak? Zagramy tak. Aby tu dać mata, tylko że on zagra tak. I to nie gra, będziemy go tutaj osaczać tymi figurami coraz bliżej. Już czas jest lepszy. No ale tutaj myślę, że minuta powinna spokojnie wystarczyć. Ale partia była, ale była partia. No muszę przyznać nieźle. Przypominam również, że zawodnicy dostaną z powrotem ranking, jeżeli tutaj odniosą porażkę. Dobra, gram tak i z planem skoczek C5 z matem. Ale było ciekawie. Przeciwnik bardzo ambitnie podszedł do sytuacji, dlatego niestety tu się mu nie uda już nic osiągnąć. Ale remis miał w kieszeni. Wygraną również wcześniej, ale to widzicie, takie są szachy. No i tutaj mat na B3 grozi. Jakiś tam niewinny szach jeszcze może nastąpić. Uciekamy królem. Może oczywiście dać szacha, ale tu już mat jest nieunikniony. A jeszcze jest mat na A4. Tak przy okazji. No nie misklikujmy, bo te strzałki potem powodują, że te miskliki wyskakują. No nieźle, nieźle. Dobra, udało się. 1516. Przypominam drodzy widzowie, jeżeli robicie zakupy szachowe, zapraszam na szachowo.pl. Wspieracie tym sposobem moją działalność. Macie 10% zyski na kod Pan szakuś. Dzięki serdeczne i widzimy się w kolejnym odcinku Speedrunu. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.